Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa w działaniach dewelopera, który niezgodnie z ustaleniami z miejską konserwator zabytków zburzył mur przy ulicy Szyperskiej. Prokuratura uznała, że deweloper dopuścił się jedynie wykroczenia, więc sprawą zajmie się policja. Deweloper odbuduje teraz mur byłego magazynu, który został wyburzony. Odrestauruje też budynek biurowy, czyli kapitanat. Został wydany decyzja jakby cofająca pozwolenie konserwatora na realizację robót budowlanych, które inwestor miał. W ramach tamtego pozwolenia inwestor mógł rozebrać mur. Jednak w zupełnie inny, modułowy sposób, fragment po fragmencie. Inwestor tych ustaleń nie dotrzymał. Teraz ponownie musi ubiegać się o pozwolenie na budowę, bo pozwolenie cofnęła nie tylko konserwator zabytków, ale i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Deweloper nie jest w stanie zrealizować ogólnych warunków konserwatorskich. Zdaniem osiedlowego radnego służby nie powinny pobłażać deweloperowi. Decyzję o odbudowie muru przyjmuje z dystansem i mówi o koszmarku. To jest działanie na szkodę mieszkańców, poznaniaków, historii. To jest po prostu skandal. Przez wiele lat deweloperom się to udawało. Jeżeli w tym momencie popuścimy, a i powstanie tu jakiś koszmarek, to to będzie ze szkodą dla tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają wokół, ale także dla historii i w ogóle dla mieszkańców Poznania. Inwestor w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu pisze, że do dzisiaj nie otrzymał informacji od konserwatora zabytków o toczącym się postępowaniu. Zaznacza, że pozwolenie sprzed roku polegało na rozbiórce magazynu i odtworzeniu jego ściany. Wykonaliśmy inwentaryzację ściany od strony ulicy Szyperskiej i jej dokładne pomiary, a także jej trójwymiarowy skan. Wszystko po to, by jak najwierniej ją odtworzyć w oparciu o oryginalne materiały pozyskane w czasie rozbiórki. Do zmiany sposobu rozbiórki ściany doszło tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. Deweloper zapewnia, że zachował cegły z rozbiórki muru, oczyści je i użyje ich do odtworzenia muru na elewacji nowego budynku. Jednak nieznany jest termin realizacji. Do momentu zakończenia toczących się postępowań i zapoznania się z całą dokumentacją trudno nam wyrokować odnośnie jakichkolwiek terminów realizacji czy kwestii związanych z karą administracyjną. Bo o karę administracyjną dla dewelopera stara się miejski konserwator zabytków. No, ta procedura jest jeszcze na etapie działania. Myślę, że tu na pewno jakąś kara zostanie inwestorowi przekazana. Według planów powstanie w tym miejscu 9-piętrowy blok mieszkalny, którego część będzie zawieszona nad budynkiem kapitanatu. Południowa ściana zburzonego magazynu miała być wtopiona w nową zabudowę. Miejski konserwator być może chce dać szansę deweloperowi i negocjować odtworzenie tego muru, ale Rada Osiedla Stare Miasto powiedziała w uchwale, wyraziła swoje stanowisko, że ten budynek nie może powstać w formie, w której został zaprojektowany, absurdalnie, idiotycznie. Staromiejscy radni chcą, by mur odbudowano, ale kilka metrów dalej od ulicy Szyperskiej, tak aby powstał szeroki chodnik. Wskazują, że ten rejon już teraz jest intensywnie zabudowany i że oprócz chodnika brakuje zieleni i przestrzeni wspólnej, bo wszystkie nowe budynki są ogrodzone. Bez tych działań budynek będzie pasożytem, nie będzie legalnego miejsca na zatrzymanie się samochodów czy wywóz śmieci. Obsługa budynku będzie się odbywała z naruszeniem spokoju i praw sąsiadów. Zbyt wąski chodnik nie jest dostosowany do natężenia ruchu i obsługi dziewięciokondygnacyjnego budynku zajmującego prawie 90% działki. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji w Radzie Miasta przyznaje: nie możemy odwrócić złych rzeczy w urbanistyce, które przy Szyperskiej już się wydarzyły. Możemy próbować zapobiegać powtórce tej sytuacji poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. On może realny wpływ wywrzeć tak naprawdę tylko na te nieruchomości, które dzisiaj jeszcze zabudowane nie są. A w okolicy Starego Portu i ulicy Szyperskiej są jeszcze grunty pod zabudowę wielorodzinną. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.